Pleistocen to jeden z moich ulubionych okresów w dziejach Ziemi, a to, co najciekawsze w tym okresie, to oczywiście megafauna pleistocenu. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie olbrzym żyjący w tamtych czasach. Zapraszam do odcinka o wielkim wymarłym żółwiu. Meiolania, tak jak już wspomnieliśmy, to gatunek wymarłego żółwia. Żółwie te występowały na naszej planecie od środkowego miocenu do późnego pleistocenu, a prawdopodobnie aż do holocenu. Żółwie te osiągały do około 2 metrów długości. Zobaczcie, jak wyglądałby przy nich człowiek. Niektórzy z Was mogą pomyśleć, że 2 metry to niezbyt imponujące gabaryty, ale dodam, że w historii życia na naszej planecie Meiolania była prawie największym żółwiem, jaki do tej pory odkryto. To, co charakteryzowało te olbrzymy, to czaszka, która była nietypowo ukształtowana. Miała wiele wypukłych guzków i rogów. 2 duże rogi, usytuowane na bocznej powierzchni czaszki, uniemożliwiały zwierzęciu całkowite cofnięcie głowy do skorupy. Ogon chroniły pancerne pierścienie, a na końcu wyposażony był w kolce. Świetna broń. Ogólnym wyglądem Meiolania przypominała dinozaury, ankylozaury lub gliptodonty, o których opowiedzieliśmy sobie już wcześniej i przy okazji serdecznie zapraszam do odcinka o nich. Meiolania była zwierzęciem roślinożernym. Początkowo sądzono, że był to żółw wodny. Późniejsze badania wskazały raczej na lądowy tryb życia. Obecnie naukowcy uważają, że był to żółw przybrzeżny. Pływał, a kiedy trzeba było, mógł wędrować i żerować na lądzie. Meiolania wymarła, podzieliła los megafauny pleistocenu i wielu, wielu innych gatunków żyjących na naszej planecie przez miliony lat. Jaka była przyczyna wymarcia tych wielkich żółwi? Prawdopodobnie, jak w innych przypadkach, najważniejsze okazały się zmiany klimatu, całkowicie zmieniające ekosystem wokół Meiolanii. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam do obejrzenia innych odcinków o wymarłych zwierzętach dostępnych na tym kanale. Pozostaw też łapkę w górę i koniecznie zasubskrybuj kanał w oczekiwaniu na kolejne ciekawe odcinki. Cześć!